Witam wszystkich. Mam na imię Ania i chciałam z wami porozmawiać o jednej piosence. Ale zanim przejdę do tej piosenki, to króciutko o sobie powiem. Ja jestem Ukrainką, pochodzę z okolic Lwowa. Miałam piękne dzieciństwo, miałam kochających rodziców, wspaniałą mamę i braci, siostry. No mam 3 siostry i 2 braci. Jedna przyrodnia, bo po śmierci mamy, tata, no jeszcze jest jedna siostrzyczka. No, było wszystko fajnie, pięknie, ale w którymś momencie zmarła nasza mama i no i troszkę się pogorszyło, tak się zaczęło, no ciężko. Jak wyszłam za mąż, to tak się w ogóle posypało na amen. No było bardzo ciężko, ciężko. Ja tam już w ogóle pomyślałam, że Boga nie ma, Bóg mnie zostawił i po prostu, że, no, że ja sobie nie dam rady. Było mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I finansowo, i emocjonalnie, i fizycznie, no z każdej strony. Ale no po jakimś czasie moja siostra wyjechała do Polski i ściągnęła też mnie. I to już się zaczęło troszeczkę lepiej. I co mnie podniosło na duchu, jeszcze będąc dzieckiem, któregoś razu, no u nas oczywiście nie było telewizora jeszcze w dzieciństwie i my chodziliśmy do naszych sąsiadów oglądać, nie? I był jakiś taki bardzo malutki moment, jakaś reklama, bo chodziliśmy na multfilmy dla dzieci, nie? I była reklama, gdzie para tańczy tango. I mnie to tak mocno zachwyciło, że ja całe życie od tego momentu, kiedy miałam tych kilka lat, całe życie marzyłam o tym, żeby się nauczyć tańczyć. Ponieważ w dzieciństwie nie było żadnej takiej możliwości, żeby się uczyć, to ja wykorzystywałam każdą, jakby gdzieś tam tańce były, tam zawsze byłam. No, ale to jedna sprawa. Potem, kiedy już troszeczkę się no, zaczęło wyprostowywać, to ja zaczęłam tam odkładać sobie pieniążki, żeby jednak pójść na to tango, żeby się zacząć uczyć. Bo musiałam, no miałam bardzo dużo różnych wydatków, ale zawsze znajdowałam jakieś parę złotych, żeby sobie odłożyć na lekcje. Brałam ich mało, no ale to nieważne. Jak tam niewiele się uczyłam, troszeczkę się nauczyłam, ale bardzo to kocham. Nie jestem jakąś profesjonalistką, ale bardzo kocham tańczyć. Nie wiem, czuję od teraz, dla mnie to, ja w ogóle nie jestem osobą publiczną i dla mnie serce mi wyskakuje i w ogóle mi słowa mi się plączą i nie wiem, co mówić. Miałam tyle wszystkiego powiedzieć i wszystko naraz mi się mówi, nie wiem, od czego zacząć i jak prowadzić. Nie, do tanga trzeba dwójga. I to wolę dobrego, takiego partnera, który umie tańczyć. Nie, broń Boże, ja nie chcę nic powiedzieć, że nie, absolutnie. Jeszcze się nauczysz i będziesz śmigał. Okropnie się wstydziłam, jak Artur mnie tam zaczął namawiać, wyjść, żeby zatańczyć. Okropnie się wstydziłam, a jeszcze tak miałam sobie na myśli, kurczę, czy on mnie dobrze poprowadzi, czy zaraz się nie zacznę potykać i w ogóle się tu nie wywalę. Nie, ale fajnie było. Dla mnie to był wielki przełom. No ja po prostu przez swoje, to, że ja się okropnie wstydzę, boję i w ogóle, dla mnie to był pierwszy krok do realizowania siebie. Teraz ja wiem na pewno, że ja powinnam się więcej uczyć. Ja już mam jakieś tam doświadczenie, już mogę coś tam przekazać, ale wiem, że jeszcze się muszę bardzo dużo nauczyć.
No, to, co to tam pójdzie swoją drogą. Ja tak wiem, że no, ja nie chciałam dzisiaj wychodzić. Miałam sobie najpierw wszystko napisać, co ja mam mówić, ale czułam, że ja muszę iść dalej, bo inaczej zapomnę, co ja miałam zrobić i co ja miałam w ogóle jak iść i co robić. No, ale co o piosence zaczęłam, nie? Poznałam bardzo dużo. Kiedy tu przyjechałam, kiedy w ogóle no, pracowałam w Polsce, poszłam na tango, poznałam bardzo dużo miłych, sympatycznych, takich super fajnych ludzi, nie? I, no i też i za co chcę bardzo Bogu podziękować. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Agatka, dziękuję, że wierzyłaś we mnie. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście w moim życiu. I kiedy jeszcze nie byłam tutaj w kościele, tylko chodziłam na tango, tak sobie pomyślałam, kurczę, coś muszę zrobić, żeby się odwdzięczyć tym ludziom, którzy mi tyle dobra zrobili, nie? I pomyślałam o czymś. Tak mi jakoś przyszło, że ja przetłumaczę na polski, coś przetłumaczę, coś napiszę po polsku. Ja jestem samoukiem z polskiego, żadnych szkół nie mam, tak jakoś no, długo do tego szłam, żeby się nauczyć pisać, czytać, mówić, nie? I przetłumaczyłam tam jakieś parę rzeczy, a jedna, wrócę właśnie do tej piosenki, od której zaczęłam, nie? Ja w ogóle nie jestem wokalistką, nie, tylko bardzo lubię śpiewać. Patrzę na Anetkę i przypomniałam sobie, że jeszcze coś miałam koniecznie powiedzieć. Jak przyszłam tutaj, to ja nie miałam okularów, ale widziałam, że dziewczyny śpiewają, wszyscy śpiewają, a ja bardzo lubię śpiewać. I któregoś razu podczas uwielbienia pomodliła się o mnie Anetka. To było coś, jakoś nie pamiętam dokładnie, ale pomodliła się o wzrok. Bo ja mówię, Anetko, ja chcę mieć dobry wzrok, bo na tangu zapraszają się KBSEO, zapraszają się spojrzeniem. A ja nie widzę, ktoś na mnie się gapi, a ja myślę, że to na dziewczynę obok patrzą. Ja w ogóle nie wiedziałam, że... Czy to... No, ja po prostu chciałam widzieć, chciałam mieć dobry wzrok, żeby mieć kontakt z partnerami. Bo były też takie śmieszne, że zapraszali partnerzy dziewczyny obok, a ja taka zadowolona, myślę, że to mnie, a to figu. No i jeszcze, ja bardzo chciałam śpiewać ze wszystkimi, tylko co, przyglądam się i nic nie widzę. I tak pomyślałam, że ja podejdę do Anetki, niech się o mnie pomodli. Anetka się o mnie pomodliła, o moje oczy. Ja otwieram, bo to trzeba było podejść. Ja najpierw tam stałam, potem troszeczkę bliżej, a do Anetki musiałam blisko podejść tutaj. I otwieram oczy, kurczę, a ja wszystko widzę, jak w dzieciństwie. No, to było fajne, tylko za chwilę zamknęłam oczy, a popatrzę na ludzi, czy ja kogoś widzę, czy ja będę widziała KBSEO, czy ja oczy widzę. Widzę, kurczę. A potem znowu zamykam oczy, otwieram, widzę. A potem tak zamknęłam oczy i tak sobie myślę. Ojej, chyba za blisko stoję, dlatego widzę, bo jak tam stałam, tam dalej stałam, to nie widziałam. I ja po prostu zwątpiłam. I ta sekunda wątpliwości wszystko mi zniszczyła. Otwieram oczy, znowu kurczę, wszystko rozmazane i nic nie widzę. No musiałam mocno popracować nad sobą, żeby przyjąć to uzdrowienie. Ale na razie musiałam śpiewać, musiałam mieć okulary, musiałam widzieć KBSEO, więc zdecydowałam się na okulary. No, to dotyczące tego mojego nieprzyjętego uzdrowienia, które było, tylko nie umiałam go przyjąć. Ja nie mam wątpliwości, ale na razie muszę mieć okulary, no bo...
przyjdzie czas, to się ich pozbędę. Dobrze. Wracając do piosenki, bo chyba za dużo czasu gadam. Wracając do tej piosenki. Jestem bardzo wdzięczna każdemu Polakowi, każdej Polce, każdej dziewczynie, chłopakowi, wszystkim rządowi, wszystkim, co się teraz dzieje. U nas, jak wybuchła wojna, Polacy byli pierwszym narodem, którzy nam podali ręki i maksymalnie pomogli. Maksymalnie, jak tylko można było sobie wyobrazić nas. Dali nam wsparcie, dali nam dachy nad głową, dali jedzenie. Dali bardzo, bardzo dużo, o czym no, może się niewiele kto spodziewał, ale jestem ogromnie wdzięczna i brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięczność Polsce i Polakom. Więc wspomniałam sobie, ta dziewczyna Sisi była tutaj i rozmawiała w zeszłym tygodniu, coś mówiła, że ona śpiewa, coś takiego. I ja sobie pomyślałam, kurczę, ta piosenka kiedyś napisana leży, może by ona zaśpiewała. Może by to jakoś tam poszło do przodu, nie? Że jakoś poszło w życie, że jakoś się zrealizowało, bo leży bez sensu. Może coś innego, fajniejszego napisze, nie? No i ta piosenka. Ona była napisana w 1800, była w ogóle stworzona w 1886 roku, już prawie 170 lat temu. I nikt jej nie przetłumaczył, taka ładna i nikt jej nie przetłumaczył. Więc piosenka może ktoś słyszał, bo ona brzmiała na, no, wiele razy na takich największych scenach świata. I nazywa się Oj, ty dziewczyno z Horicha Zernia. Tekst Iwana Franka, a muzyka Anatolia Kosanatolskiego. Nie wiem, proszę mnie nie sądzić ostro, bo nie umiem śpiewać, tylko bardzo lubię, ale spróbuję, żebyście mieli pojęcie, no, żeby po prostu przyjąć treść i moją wdzięczność razem z tą piosenką. Słucham? Jury jest tam na górze. Tylko w języku polskim. Nigdy jeszcze nie śpiewałam dla większej audytorii, więc nie wiem jak mi się uda. Oj ty, nie, to miało być po polsku. Ziarno rzecha to ty, dziewczyno, czemu serduszko twe kłuje tarniną, czemu steczka twe cicha modlitwa, a twoje słowo ostre jak brzytwa, czemu twe oczy płoną płomieniem, serce zapalą jednym spojrzeniem. Ach, twoje oczy piękne jak niebo, kto w nich zapatrzy się słońca, nie trzeba. Czemu twój uśmiech serce czaruje i straszną burzę w nim wywołuje? Jasna jak zorza jesteś natchnieniem, moją radością i moim cierpieniem. Ciebie widując, lubić cię muszę,
Ciebie kochając zgubię swą duszę, jasna jak zorza jesteś marzeniem, moją